Krzysztof Losz, witam w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest pani poseł Marzena Machałek, Prawo i Sprawiedliwość, wiceszefowa Sejmowej Komisji Edukacji. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, dobry wieczór. Pani poseł, spotykamy się z tej oto okazji, że we wtorek rozpoczynają się prace w parlamencie nad ustawą reformującą edukację. Potocznie się mówi o likwidacji gimnazjów, ale ustawa jest szersza. Zdecydowanie tak, szersza, panie redaktorze. Jak długo, tak zapytam na początku, jakby biegając już w przyszłość, jak długo pani zdaniem te prace nad tym pakietem ustaw reformujących oświatę potrwają? Prace w Sejmie, mam nadzieję, że będą trwały w Sejmie, bo jeszcze jest Senat. Myślę, że zakończymy po 15 grudnia, czyli jutro pierwsze czytanie, pojutrze, czyli w środę powołanie podkomisji. Później praca, myślę, że też w tygodniu niesejmowym w podkomisji. Na następnym posiedzeniu drugie czytanie i myślę przegłosowanie ustaw. Dwóch ustaw, bo jedna ustawa to prawo oświatowe, a druga ustawa to ustawa wdrażająca to prawo oświatowe. Czyli mam nadzieję, że później Senat i podpis prezydenta do końca grudnia, czyli jesteśmy w stanie w sposób spokojny, bo pracując bardzo szczegółowo i na komisji, podkomisji, przeanalizować te ustawy, jeszcze wprowadzić, jeżeli są potrzebne, poprawki redakcyjne czy jakieś porządkujące. Także przed nami ciężka praca, ale w spokojnym rytmie i tempie. Najczęściej przy okazji reformy mówi się o likwidacji gimnazjów czy wygaszaniu, w zależności od tego, jakiego byśmy słownictwa używali. Pani poseł, to jest najważniejsza część tej ustawy, czy pani by zwróciła uwagę na coś innego? No właśnie to nie jest najważniejsza część ustawy. Oczywiście opinia publiczna próbuje się organizować tutaj myślenie opinii publicznej wokół tylko likwidacji gimnazjów, ale ja chcę przypomnieć jedną rzecz. Eksperci Prawa i Sprawiedliwości związani z Prawem i Sprawiedliwością i politycy Prawa i Sprawiedliwości pracowali nad systemem edukacji, nad zmianą w systemie edukacji od paru lat i w wyniku tych rozmów, dyskusji, analiz powstał program Prawa i Sprawiedliwości i głównym celem tego programu było to, że trzeba odtworzyć licea ogólnokształcące, trzeba przywrócić też porządne kształcenie zawodowe. No i robiąc to, czyli przywracając to kształcenie ogólne, nie da się nie ruszyć struktury takiej jak niżej, czyli wygaszanie gimnazjów. A czy była rozważana w ogóle koncepcja? Bo czasami słyszę takie opinie, że no to trzeba było liceum o rok wydłużyć, zostawić gimnazja, podstawówki, wydłużyć o rok edukacji. Czy były różne koncepcje, ale biorąc pod uwagę, że myśmy już wydłużyli kształcenie, tak? Czyli daliśmy wolność rodzicom, ale sześciolatki uczą się pisać, czytać i liczyć w przedszkolu, a pierwsza klasa jest pierwszą klasą, a nie jak chciała PO, że właściwie zerówka została przeniesiona do szkoły i na siłę robiono ze szkół przedszkola. Dzieci są w przedszkolach, uczą się pisać i czytać, czyli mamy dodatkowy rok i mamy pierwszą klasę. I tutaj no, wydłużenie jeszcze o rok kształcenia przed studiami byłoby niewskazane, więc trzeba było w obrębie tych lat, jakie mamy na kształcenie, przygotować taką najbardziej dobrą, służącą uczniom przede wszystkim strukturę, ale oczywiście to jest najważniejsze, żeby szkoła dobrze przygotowywała ucznia do przyszłości, bo mówi się o kilku warunkach, żeby szkoła była dobra. Ona musi przygotować dobrze do przyszłości, musi być dobrze sfinansowana i musi być też połączona z wizją rozwoju Polski. Tak jak chcemy dobrego rozwoju Polski, to chcemy też dobrej edukacji. I też chcę powiedzieć o gimnazjach. Ja tutaj zwracam się do nauczycieli, pewnie nauczyciele gimnazjum mnie słuchają. I ja jestem też nauczycielem urlopowanym. Ja naprawdę znam niewielu nauczycieli gimnazjów, którzy przed ogłoszeniem reformy przez Prawo i Sprawiedliwość, już także zdecydowaliśmy, że będziemy ją wdrażać, żeby chwaliło pracę w gimnazjach. Bardzo wielu nauczycieli, moich kolegów, koleżanek krytykowało gimnazja. Chodziło o sprawy wychowawcze? Chodziło o sprawy wychowawcze, o trudny wiek, o krótki cykl kształcenia.
I teraz spójrzmy też tutaj na to, co się wydarzyło. Tak naprawdę gimnazja się nie przyjęły w polskim systemie. Ponad 60% gimnazjów jest razem w zespołach z podstawówkami i właściwie upodabnia się do podstawówek. Czyli o czym zdecydowali Polacy, o czym zdecydowali samorządowcy, że chcą gimnazjów razem z podstawówkami, a więc nie ma sensu tworzenia... Poseł, a to nie był skutek tego, jakby, że te gimnazje one zatrzymały się trochę w pół drogi, bo to możliwość łączenia podstawówek z gimnazjami, no to był projekt byłej minister edukacji, pani Krystyny Łybackiej z SLD właśnie. To prawda, I czy to nie było właśnie, że jakby w ten sposób też, jakby no, no trochę, wynik... trochę tak jakby, nie w tyle może wynaturzono reformę, ale jakby no, pozbawiono ją sensu. No tak, ale to wynikało pewnie z bardzo dużego nacisku społecznego, z tego, że... samorządowego może, samorządowego i społecznego. Znaczy też jest tak, że samorządy gminne nie chciały oddawać swoich uczniom powiatom, tak? Chciały mieć swoje szkoły, swoje gimnazja i chciały mieć też te gimnazja przy szkołach podstawowych. No z różnych względów te gimnazja się nie sprawdziły, czy nie przyjęły, to jest może lepsze określenie. Też bardzo wcześnie zaczęła się selekcja i segregacja uczniów, właśnie już na poziomie gimnazjalnych. Mamy gimnazja... Miały wyrównywać szanse edukacyjne. A ich zadaniem miało być wyrównywanie szans. A na czym polegało to segregowanie? No to dosyć jasno można zobaczyć w poszczególnych gminach. No, po pierwsze, zaczęto dzielić na gimnazja lepsze i gorsze. I na przykład jest gimnazjum przy liceum, jest gimnazjum publiczne, jeszcze powstaje gimnazjum społeczne. I co się dzieje, że nawet rodzice przemeldowywują swoje dzieci, żeby one się dostało do gimnazjum przy liceum, bo jest opinia, że to jest gimnazjum, które daje większe szanse dostania się do dobrego liceum. Czy też zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu gimnazja społeczne? Z czego to się wzięło? No wzięło się to z tego, że rodzice byli niezadowoleni z funkcjonowania czy tego, co się działo w gimnazjach publicznych. I czy to jest wina nauczycieli? Nie, bo ktoś nam mówi, że my podważamy pracę nauczycieli. My nie podważamy ciężkiej pracy nauczycieli w gimnazjach. Natomiast i też chcemy, żeby nauczyciele z gimnazjów i doświadczenie było wykorzystane. To w szkole podstawowej 8-letniej, to w powstających szkołach branżowych, czy w liceach ogólnokształcących, czy technikach. Także tutaj naprawdę jest w naszym myśleniu wielka troska o uczniów przede wszystkim, ale też i o nauczycieli. Pani poseł, a jak pani odniesie do zarzutów, że reforma odbywa się zbyt szybko, że można było poświęcić więcej czasu na konsultacje, przede wszystkim przygotowanie ustaw, podstaw programowych, podręczników, że nagle to się wszystko skumuluje w parę miesięcy i to może być powodem chaosu na początku tej reformy w pierwszym roku szkolnym, tym 2017-18. Chaos to myśmy już mieli. Ja przypomnę 2008 rok, 23 grudnia wdrożenie tak chyłkiem podstawy programowej, która powodowała, że dzieci sześcioletnie, które nie były w pierwszej klasie, właśnie nie posłano, w sumie, rodzice nie posłali dzieci sześcioletnich do pierwszej klasy, a i siedmioletnie dzieci uczyły się podstawą programową dla dzieci sześcioletnich. Poza tym to była podstawa, która zdemontowała polskie licea ogólnokształcące, sprowadziła ich do kursu przygotowawczego na wyższe uczelnie. Mieliśmy 3 roczniki i 5, i 6, i 7 latków w jednej klasie. Mieliśmy skumulowane roczniki i właściwie mamy jedną z największych dwuzmianowości w szkołach podstawowych. Ja dzisiaj miałam spotkanie z samorządowcami z Warszawy, burmistrzami, wiceburmistrzami poszczególnych dzielnic i oni z wielką nadzieją patrzą na reformę, widzą w tym możliwość uratowania szkół podstawowych, widzą tego, że dzieci będą bliżej swojej szkoły i tak naprawdę widzą, że będzie większe zapotrzebowanie na nauczycieli. Nie można nie widzieć tego, że idzie niż demograficzny, nie można nie widzieć tego, że system edukacji w tej strukturze się nie utrzyma, że trzeba go zmienić nie tylko ze względu na dobro uczniów, ale też ze względu na to, że nie da się utrzymywać systemu, gdzie mamy nadpodaż, tak wyrażę się ekonomicznym językiem, gimnazjów w stosunku do zapotrzebowania, bo i gimnazja społeczne, i gimnazja przy liceach i właściwie można powiedzieć, dzisiaj wiemy, że ponad 60% gimnazjów, to jak mówiłam, jest przy podstawówkach, ale też ponad 60% gimnazjów boryka się z tym, że ma za mało uczniów i nie może się utrzymać.
no to lada moment mielibyśmy niekontrolowaną likwidację gimnazjów i trafiłby niż do liceów i licea nie dość, że zdemontowane tym, że podstawa programowa spowodowała, że nie ma tam pełnego kursu kształcenia ogólnego, to jeszcze z powodu niżu zaczęłby upadać licea. No nie ma innego wyjścia. Trzeba wprowadzać tę ustawę pilnie, ale czy to znaczy, że sposób zbyt szybki? Nie, dlatego że, tak jak mówiłam, wiele lat dyskutowaliśmy, jaki model będzie najlepszy, wypracowaliśmy nasz program, z tym programem poszliśmy do wyborów i po momencie, kiedy pani minister Zalewska objęła swój urząd, razem ze swoim zespołem pracowała i przygotowywała reformę. Odbyły się wielomiesięczne debaty, odbyły się w tej chwili bardzo szerokie konsultacje. Z tego, co mi wiadomo, to większość postulatów związków zawodowych zostało przyjętych do projektu, między innymi nawet opiniowanie na poziomie samorządów arkuszy organizacyjnych, tak żeby tutaj zapanować nad zwolnieniami nauczycieli. Więc myślę, że trzeba być dobrej myśli i apeluję do tych samorządowców albo do tych polityków, którzy próbują namawiać samorządowców, żeby sabotowali reformę ze względów partyjnych, żeby tego nie robili, bo naprawdę chodzi o to, żeby jednak nie robić na złość dzieciom, nie robić na złość nauczycielom, bo ta reforma jest naprawdę potrzebna i naprawdę konieczna. Pani poseł, a kiedy poznamy nowe podstawy programowe, bo szkoły już będą reformować? Już mieliśmy, można powiedzieć, w tym roku ostatni nabór do gimnazjów, potem będzie już siódma klasa. Jak szybko pani zdaniem, wspominała pani, że jest urlopowana nauczycielką, czyli zna te problemy, jak szybko te podstawy powinni nauczyciele dostać? Program, podręczniki? No myślę, że im szybciej, tym lepiej, ale ja wierzę w polskich nauczycieli. W tej chwili jest bardzo ważna sprawa, żeby te podstawy do końca listopada weszły w życie, bo one są już przygotowane, no teraz jest kwestia pewnego ubrania ich prawnego i w formie rozporządzenia, ogłoszenia tych podstaw programowych. Te podstawy do końca listopada zostaną ogłoszone, tak żeby wydawcy mogli przygotować podręczniki. A no, jestem nauczycielem. Polscy nauczyciele naprawdę, to nie będą rewolucyjne zmiany. Myślę, że bardzo szybko przygotują się do prowadzenia lekcji w myśl nowych podstaw, które tak naprawdę nie wywracają niczego do góry nogami. To jest po prostu zmiana ustrojowa, przedłużenie, można powiedzieć, skonsolidowanie gimnazjum ze szkołami podstawowymi i wydłużenie kształcenia ogólnego. Rzeczywiście w liceach to będzie zmiana większa, no ale ona będzie dopiero za dwa lata, po siódmej i ósmej klasie. Pierwsza matura, panie redaktorze, według nowych zasad będzie w 2023 roku, czyli wdrażanie reformy będzie trwało kilka lat. Pani poseł, właśnie chciałem zapytać o tą nową maturę, co prawda to parę lat jeszcze, ale skończy się pani zdaniem no, ta testomania, bo w tej chwili, jak narzekają maturzyści i byli i obecni, no w zasadzie, zwłaszcza trzecia klasa, to jest gonienie test za testem, przygotowywanie się do tej matury, żeby jak najlepiej ją napisać, bo to decyduje o przyjęciu na studia właśnie. W zasadzie nauczyciele się często skarżą, że no, prawie cała trzecia klasa, czy przynajmniej pół trzeciej klasy jest stracone na naukę taką bieżącą. Kiedyś słyszałam taki dowcip, o czym świadczy umiejętność rozwiązywania testów na inteligencję. O umiejętności rozwiązywania testów na inteligencję, czyli umiejętność rozwiązywania testów świadczy o umiejętności rozwiązywania testów, a nie o wiedzy, o myśleniu, o przygotowaniu do życia, bo życie to nie jest takie strzelanie ABCD na chyby trafił. Życie to są wybory, które muszą być podbudowane jakimś wychowaniem, formowaniem, wiedzą, rozeznaniem w świecie. Więc mam nadzieję, że taka szkoła, do której dążymy, będzie tak młodych ludzi przygotowywać. Natomiast nie odejdziemy całkowicie od takiego zewnętrznego badania wiedzy i umiejętności, które będzie porównywalne między szkołami i to pewnie w jakiś sposób pozostanie. Natomiast chcielibyśmy, żeby przede wszystkim, jeżeli będą egzaminy sprawdzające, to żeby one sprawdzały myślenie, rozwiązywanie problemów, pisanie. Przecież pisanie tekstów, wypracowań, jak to się mówiło za moich czasów, kiedy uczyłam języka polskiego, właściwie pokazywało wszystko. Pokazywało wiedzę, logiczne myślenie, znajomość języka.
tego typu, musimy wrócić do pewnych tradycyjnych form sprawdzania umiejętności, a w tych umiejętnościach też sprawdzania wiedzy. No nie da się szkoły pozostawić poza wiedzą, bo dzisiaj właściwie to taka, można powiedzieć, że stało się uczenie poza wiedzą, czyli przygotowanie ucznia tak umiejętnościowo, użytecznie, żeby on tak no, czytał ze zrozumieniem instrukcje, szybko obsługiwał komputer, miał prawo jazdy, znał języki, ale czy wie, kim jest, czy wie, co jest ważnego w życiu, czy potrafi, czy ma refleksję, autorefleksję, czy ma budowaną tożsamość swoją narodową, to wszystko gdzieś zanikło, więc też jest bardzo ważne, żeby tak zbudować podstawy programowe, bo to jest też bardzo istotne moment w naszej edukacji, czekamy na te podstawy, nie żeby ideologizować, właśnie odejść od ideologizacji, bo z ideologizacją mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata, próby wprowadzania różnych nowoczesnych lewackich ideologii. My chcemy, żeby polskie dziecko znało polską historię, żeby Polak znał polską historię, znał polską literaturę, był dumny ze swoich, z naszych bohaterów. Tak robią wszystkie państwa europejskie, które chcą zachować swoją tożsamość. Więc przed nami wielkie wyzwanie naprawy polskiej szkoły, ale to naprawdę dla dobra nas wszystkich. Widzowie nas słuchają i pewnie przypominają sobie różne historie z ostatnich miesięcy czy lat w szkołach. Rozumiem, pani poseł, że możemy liczyć chociażby na to, że MEN, posłowie, będą pracować nad tym, aby szkołę uwolnić chociażby od wpływu ideologii gender czy podobnych. No, ideologii, no, może być przewalcowujących świadomość. Dlatego ludzi. Też wprowadzamy podstawę programową dla lekcji wychowawczych i program lekcji wychowawczych. I to bardzo dobrze. Niektórzy uważają, że to jest jakaś, no nie wiem, narzucanie czegoś. Nie, po prostu też jako państwo chcemy wiedzieć, jak wyglądają lekcje wychowawcze. To nie żeby sprawdzać, tylko że też mają jakiś cel lekcje wychowawcze. Nie tylko polegają na tym, żeby przyjść i powiedzieć, ty się źle uczysz, ty się dobrze uczysz, albo wprowadzać różnych edukatorów, nie wiadomo jakich, tylko żeby mieć kontrolę nad tym, żeby rodzice też powinni znać program wychowawczy, program lekcji wychowawczych. Ja też apeluję tutaj do rodziców, żeby byli czujni i sprawdzali, co się dzieje w szkole, bo ja słyszę o tym, że w Jeleniogórskiem, gdzie mieszkam, powstają przedszkola, które są finansowane z pieniędzy unijnych i to są tak zwane przedszkola równościowe i one może mają bardzo dobre warunki, ale z drugiej strony, czy rodzice na pewno chcą, żeby w taki sposób było formowane i wychowywane ich małe dziecko? Natomiast mam nadzieję, że w szkołach publicznych jesteśmy w stanie zapanować nad tym, by to, co burzy pewną spójność człowieka i wiemy, że te wszystkie nowe ideologie próbują zbudować nowego człowieka, oderwanego od korzeni, od kościoła, od rodziny. A my wiemy, że i z rodziną, i z kościołem, i z wartościami, dzięki kościołowi przetrwała nasza kultura i przetrwała polskość. Więc tu się próbuje rzeczywiście, nawet widzieliśmy ten nowy podręcznik, nie używać słów jak święta Bożego Narodzenia czy święta Wielkiej Nocy. Także tutaj naprawdę ta poprawność polityczna i ideologia to była i próbowano ją wprowadzić, a my chcemy przywrócić normalne kształcenie, w którym będziemy budować też dumę i poczucie tożsamości narodowej. Pani poseł, na koniec jeszcze krótko. Ile lat będzie trwało wdrażanie tej reformy? No co najmniej 6, tak? Bo tak jak mówiłam, 2023 rok to pierwsza matura, więc to będzie to stopniowo wprowadzane. Są na to przygotowane też, chcę powiedzieć, środki finansowe. Tutaj też bardzo wielka zmiana, że jest wreszcie subwencja na dzieci 6-letnie w przedszkolach. Oprócz tego, że ona już jest w budżecie, to w tej chwili wchodzi ustawa zmieniająca ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, więc to wszystko będzie rozwiązane i dzisiaj można powiedzieć, że i samorządy, i rodzice, i dzieci mogą tylko na tej reformie skorzystać. A my zapraszamy Państwa do śledzenia, jeśli ktoś będzie mógł, jutrzejszej debaty w Sejmie i potem prac w komisjach sejmowych i podkomisji na temat ustaw reformujących oświatę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, naszym gościem była pani poseł Marzena Machałek, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy z Bogiem. Dziękujemy Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.